Hej, z tej strony Luka Jandy z Guitar TV. Dzisiaj mam wam do zaprezentowania urządzenie, które przyszło do mnie w takim pudełeczku. Jest to nic innego jak Behringer GDI21 Faution Guitar Direct Amplifier Simulator oraz D-Box. Możemy się przez niego podpinać dzięki wyjściu XLR bezpośrednio do konsoli mikserskiej lub interfejsu audio. Możemy na nim nagrywać, ale ja dzisiaj go podpinam pod wzmacniacz. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Omówię jeszcze tylko, co tutaj mamy za pokrętła. Mamy drive, mamy treble, czyli poziom zniekształcenia, przesterowania, wysokie tony, basy oraz level, czyli poziom głośności całości. Ale najwięcej dają tu te przełączniki. Amplifier na przykład ma takie opcje jak tweet, czyli prawdopodobnie coś a la fenderowskiej szklanki, breed, więc albo Vox, albo Marshall. No i California, czyli prawdopodobnie Meza Boogie, ustawienia mikrofonów na cleanie, na high drive i hot. Przepraszam, to nie jest ustawienie mikrofonu, tylko modulacja wzmacniacza, a mikrofon ma trzy różne pozycje ustawienia do kolumny rzekomej. No i jeszcze mamy GND Lift Out i Off. Żeby już nie marudzić dłużej, przechodzę do pstrykania, cykania, a wy sobie możecie posłuchać. Mikrofony pojemnościowe są ustawione na wzmacniaczu. Jedziemy z tym. Thank you.
Maszynka potrafi. Nakręcę jeszcze odcinek dogłębny, tak zwany full review, czyli całkowity przegląd. Postaram się go wtedy też podłączyć do interfejsu audio, ponagrywać. Uważam, że gitar GDI 21 Behringera na technologii symulacji lampowej, lampowych wzmacniaczy Faution. V-Tune jest bardzo dobra, zadowalająca, bardzo ładne, ciepłe brzmienie, okrąglutkie. Naprawdę maszynka godna uwagi, szczególnie za te pieniądze. Polecam wszystkim gitarzystom. No i to by było chyba na tyle na dzień dzisiejszy. Krótko, zwięźle i na temat. Hej, papa.